Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To dobrze. Witam na tonażu dziennym. Z kącika kultury fizycznej z Krzypasa. Dzisiaj robię trening łączony, bo jutro mam gości. Nie wiem, czy jutro trening będę robił, a jak będę, to może wieczorem dopiero. Także dzisiaj robię łączony, robię barki z bicepsem. Wczoraj była klatka tam w Athletic Gym at Fitness, tam w gymie. Dzisiaj lecimy u mnie z tonażem. Będzie trzecia seria robocza. Trzecia seria robocza. Potem przechodzimy od razu na bicepsik. Tak się zastanawiałem, czy nie przejść, bo tak jak mówiłem, że robię 15 ruchów minimum. Się zastanawiam, czy nie zrobić do 12 ruchów minimum. 12 ruchów minimum chyba zrobię, wiecie? Bo te 15 to jednak jest trochę sporo tego pompowania. A na 12 ruchów to i tak nie nałożymy Bóg wie jakiego ciężaru, tak? Bo 12 ruchów to jest 12 ruchów, a nie 8 czy 6. Tylko 12, nie? Się właśnie zastanawiam, czy nie zmniejszyć do minimum 12. Dobra, lecimy z bicepsem. To jest uginanie ramion ze szwangą łamaną. W podporze, no w leżeniu, na ławeczce skośnej. Bardzo, bardzo fajne ćwiczenie. Ostatnia seria, 4 seryjki, jedną dyszką, chyba trzeba, dobra, jeszcze jedną zrobię, nie mam pewności. Wczoraj byłem pobiegać jeszcze wieczorem, 6,5 km, zrobiłem, mam wykres na smartwatchu, cały wykres, ile i dany kilometr w jakim tempie. Mam taką fajną aplikację, że mi mierzy wszystko. Tętno, ile, w jakim czasie przebiegłem dany kilometr. Od razu jest mapa na GPS-ie zaznaczona terenu, wzniesienia, krzywizny różnego typu terenu. Wszystko jest, wykres jest kurde taki. Wszystko jest, aż normalnie muszę tu, ale nie wiem jak to wkleić, bym musiał już nie wiem jak na telefonie się wkleja. Nie, chyba da radę. Na koniec filmiku wkleję, będzie się kończył filmik i będzie nie, zrobię ten zrzut ekranu w multimediach, że zrobię zrzut, nie, włączę rejestrator ekranu, żeby się nagrywało i nagram z 5 sekund, żeby to od razu nie przeminęło. Tylko żeby było, żeby się można było zapauzować, zbliżyć i zobaczyć jakie tam. To ogólnie czwarta jednostka biegowa była od kilku lat moja. Także jest całkiem spoko. Kiedyś biegałem po 10 km. Myślę, że bym był w stanie wrócić do tych dystansów.
Ale to ja musiałem jeszcze trochę wagę zredukować, tak? Zejść co najmniej do minimum 100 kg. Żeby po prostu fajnie się biegło i nogi były odciążone. Łyczka wody, nawodnianie podstawa. Trzeba pić dużo wody, ja właśnie tej wody to aż tak dużo nie piję w sumie. Dobra, lecimy. Tonażem. Nie wiem, czy nie dołożyć trochę. 10 kilo. Na barczewo. Nie wiem, czy te piątki wejdą. Tu nie wszyscy chodzą. To jest 5-2. Wejdzie. Wejdzie. Niektóre nie wchodzą. O, na przykład kurwa to nie wejdzie, dziadostwo. Jebane. To też nie. No za kurwa. No kurwa, to nawiersam jedną tak, jedną tak. Co do walk, to nie wiem, czy będą jeszcze jakieś walki, bo w Cloud MMA, to z tego co wiem, na marzec już jest gotowa karta. Może w jakiejś innej federacji. Mam ogólnie menadżera, który tam trzyma rękę na pulsie. Ma mi dać znać, może w tym tygodniu, może w przyszłym. Zobaczymy, co to tam wyniknie. Dobra, lecimy. Czwarta seria robocza. 10 kg dołożyłem. Bicepsika, ostatnia seria tego ćwiczenia. Yeah.
Zaraz mam taką pewną psychologiczną zagrywkę. Jeżeli chodzi o serię z ciężarem. Widzisz, dajmy na to macie do wykonania. To najlepiej działa, jak jest większa ilość powtórzeń. U mnie to tak działa, że na przykład mam do wykonania 15 powtórzeń. Już mam zrobione 10 powtórzenie. I jak liczę 11, 12, 13, 14, 15, a jak zaczynam na przykład, robię dychę i te 5 liczę od 0, czyli na przykład zrobię 10 i nie mówię 11, 12, tylko 10 i liczę od 0. Raz, 2, 3, 4, 5. To jakoś jest lżej. Nie wiem. Jak kończę tą dychę, zaczynam liczyć od tą piątkę od 0. I raz, dwa, trzy, i jakoś jest łatwiej. Nie wiem, czy to podświadomość działa jakoś, że jak zaczynamy od początku liczyć, a nie zwiększą tam cyfrę, tak 11, 12, tylko 1, 2, to jakoś jest lżej. Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, spróbujcie. Spróbujcie i się przekonajcie, czy u was też tak to działa, czy tylko mi się wydaje, że jakoś jest lżej. Dobra, seria brzucha. Jedna jeszcze na barki. I lecimy dalej z następnymi ćwiczonkami. Widzimy się za moment. Dobra, lecimy z drugim ćwiczeniem na biceps i z drugim ćwiczeniem na bareczki. Teraz pokażę wam takie ćwiczenie na barki, którego jeszcze nie robiłem. W tej pozycji ogólnie. To te ćwiczenie ogólnie robiłem często, dosyć, tylko że w pozycji stojącej. A teraz pokażę wam odmianę w pozycji leżącej, czyli wznosy sztangi pod chwytem na barki, tylko że leżąc na ławeczce skośnej. Piecze niesamowicie. O fuck. Uwierzcie mi, że robi robotę to ćwiczenie. Naprawdę. O. Piecze niesamowicie.
Tylko że tutaj się nie dokonuje ogólnie mniej niż 12 ruchów. Bo żeby poczuć, żeby piekło, no to niestety jak zrobimy 8 siłowych, to będzie ciężko, będzie opór, tak? Ale nie dojdzie do pompy mięśniowej. To będziemy te ćwiczenia robili bardziej na siłę. Nie wiem, czy to się przełoży akurat na taki większy wzrost. No mówią, że ciężary czym większe, tym większa masa, większa siła. No to się zgadza, ale czy we wszystkich ćwiczeniach to też nie daje się ręki uciąć, bo na przykład jak robimy biceps. Biceps to jest ogólnie mała partia. Jak robimy biceps, robimy 12 ruchów, mięsień się pompuje, tak? A zróbmy biceps na siłę, do 4 ruchów. No już nie będzie takiej pompy czuć, bo będzie mniej tych ruchów. Także no, moim zdaniem nie na wszystkie ćwiczenia się przekłada duży ciężar, nie? Duże partie, owszem. Małe partie niekoniecznie. Na przykład łydka. Łydka nie lubi 8 powtórzeń. Łydka lubi być spompowana. Od 20 powtórzeń 15 to takie minimum. No plecy to wiadomo, można dowalić ciężaru. Zrobić tą siłę na plecy, siła masa. Na klatę, na barki wyciskanie. Ale czy przenosy, boczne głowy, tylni akton. Tylni akton wiem, że w ogóle nie lubi dużych obciążeń. Tylko właśnie pompę. I tu nawet Robert Piotrkowicz o tym mówił. Że na tylni akton podobno 20 powtórzeń to jest minimum. No coś w tym jest, bo jak walniesz ciężar, zrobisz 8 ruchów na ten tylni akton, no to gówno czuć. Jak zrobisz 15-20, no to już czuć, że zaczyna piec. Przy 8 nie czujemy, nie czuć tego. To jest też kwestia indywidualna, jak kto czuje, nie? Dany mięsień, nie? Są wyjątki. Dobra, lecę dalej. Lecimy, chłopy, z trzecim ćwiczeniem. Trzecie ćwiczenie na barki. I trzecie ćwiczenie na biceps. Lecimy, tylni akton, trzecia seria. Ogólnie co u mnie z kontuzjami jeszcze? Powiem tak. W tym roku będę miał 40 lat. Także zawsze coś boli. Zawsze coś boli. Biorąc pod uwagę, że podnoszę tonaż od 15 roku życia. Także jakieś tam zwyrodnienia są. Zawsze coś boli. Czasami mniej, czasami więcej. Bywa, że i w ogóle przez jakiś czas nic nie boli. Ale to są zmienne. Tak jak zmienne w równaniu. Zmienne w działaniach. Tak samo jak jest zmienna pogoda.
Albo zmieniamy wodę w kranie z zimnej na ciepłą i z ciepłej na zimną. Jeszcze po jednej serii i zrobię jeszcze jedno ćwiczenie na barki i wydupiam. No. Dobrze. Pamiętajcie, żeby się jeszcze zawsze rozciągać, nie? Ogólnie wszystko po trochu można. Nieważne, że się robi barki czy klatkę, można i kręgosłup porozciągać w międzyczasie, jak już się jest na treningu, nie? Także można wszystko sobie porozciągać po trochu, jak już się jest. Kark można rozciągnąć trochę. O, jedna strona. Druga strona. Z boku. Teraz wam tak pokazuję poglądowo, bo ja zawsze sobie liczę do 10, nie? 10 na tą, na każdą stronę liczę sobie do 10. Dobra, lecimy. Ostatnia seria. Tylny haktom. Bo tylnego aktomu to sobie zrobię 5 serii. Bo to jest jedno ćwiczenie, które jest tylko wykonywane na tą partię. Przepraszam, na tylny aktom. W pozostałych wszystkich ćwiczeniach robię po 4 serie. O, bateria. Gdzie zaraz siądzie bateria. Także już lepiej wyłączę nagrywanie. Ja będę robił jeszcze jedno ćwiczenie, przenosy na barki. Ale już widzę, bateria siada. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wbijacie na tubę skrzypas.tubeshop.pl. Wbijacie na sklep Furia z kodem rabatowym skrzypas, macie 7% rabatu. I wbijacie na SFD, kod rabatowy skrzypas, macie 10% rabatu. A na SFD WIR 20% rabatu. Także zapraszam, pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli. Pozdro.